Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Życie Gangstera. Moi drodzy, gratuluję, wczoraj byliście 12 tysięcy łapek, bo właśnie teraz patrzę i 12 tysięcy łapek jest. Dobra robota moi drodzy, w końcu się udało, co? Jeden dzień przerwy to stanowczo za długo, dlatego fajnie, że jesteśmy i możemy kontynuować. Jeżeli dzisiaj wbijecie 12 tysięcy łapek, to jutro widzimy się na live'ie. Także zapraszam, może być bardzo gorąco na tym live'ie, może być nawet najlepszy live na świecie, dlatego czekam na was, na te łapki. Słuchajcie, moi drodzy, gdzieś tutaj jest LG. Tylko, kurde, nie wiem, gdzie on polasł. Widzieliście Logana? Gdzie jest Logan? Halo? Logan? Mamy jakiś problem. LG gdzieś zniknął, widzowie, podczas... Wszedł tutaj do pomieszczenia? Nie wiem, co się stało. Dobra, nie mogę sobie zapaskudzić teraz tej szansy, która się dzieje. No trudno, no. Musimy kontynuować naszą walkę o Cayo Perico. Słuchajcie, kochani, zaraz rozpoczynamy jatkę na Cayo Perico, ale zanim tam przejdziemy, to warto się zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, który również może wam zagwarantować wiele wrażeń. A jeżeli chodzi o najpotężniejsze statki, to partnerem dzisiejszego odcinka jest gra World of Warships. Gra, w której liczy się gra drużynowa, bazująca na ponad 500 historycznych statkach z 11 dostępnych frakcji. A w nich klasy takie jak niszczyciele, pancerniki, krążowniki, lotniskowce oraz łodzie podwodne. Już teraz dołącz do gry z mojego linku w opisie, a możesz zgarnąć specjalny pakiet przeznaczony tylko dla nowych graczy o łącznej wartości 25 euro. A w nim 500 tablonów, czyli waluta premium, 7 dni premium, 2 miliony kredytów, czyli gotówki, za którą kupujecie statki. Statek 4 tieru, który odblokujecie rozgrywając 10 bitew. Oraz dowódca z 6 punktami umiejętności. A w nowej aktualizacji 12.4 wczesnym dostępie macie możliwość zagrania europejskimi niszczycielami, m.in. Mavmentem, Stordem, Gromem oraz Gdańskiem, którego pochodzenia nie ma co tłumaczyć. By zgarnąć permanentny kamuflaż w stylu Art Deco, niezbędne jest odblokowanie statku od tieru 8. Warto dodać, że jest również możliwość uzyskania kamuflażu Złotego Wieku dla Splita, Lambrosa oraz Gdańska plus pamiątkową flagę. Dlatego klikaj jak najszybciej link w opisie i widzimy się w grze! Ta akcja, widzowie, jest bardzo zorganizowana. Jak dobrze wiecie, mamy tutaj jakby grupę buntowników na Cayo, która już wykonuje kroki, o które im kazaliśmy robić, czyli zajmują się eliminacją ludzi Pana O w pobliskich wioskach obok willi. My robimy jedno z głównych uderzeń właśnie na willę, gdzie pozbywamy się generałów i jak się wszystko uda, otaczamy lotnisko, ładunki wybuchowe wybuchają dookoła, odcinając drogi wyjścia. W tym samym momencie wkraczamy my i podbijamy całe Cayo Perico. Ale najpierw musimy podbić tą willę. Tylko martwi mnie to, że LG go teraz ze mną nie ma, ale myślę, że powinien dać radę. Tylko dam znać wtyce, że wchodzę. Wtyka! Odbiór! Słuchaj, mój człowiek będzie mnie osłaniał, chyba poszedł na pagórek i ja wchodzę na teren willi, więc zaczynam eksterminację generałów i dam ci znaka, jak będziemy przy checkpointcie, już odetniemy całe Cayo, nie? Ty jakbyś tylko mógł nam dać informację, gdyby coś się przebijało, ewentualnie byś mógł robić szum, żeby ich zagłuszać, no i informować mnie, jeżeli ktoś będzie chciał się tutaj zjawić przedwcześnie, co nie? Dobra, to uważaj, bo tutaj całkiem spora armia się zebrała. Dobra, zaczynamy kochani. Wchodzimy na teren Cayo, willi, ale na razie jest czysto. Musimy wykorzystać... Mamy łączność, słyszymy się? Słyszę cię, Rekin, cześć. Pływam na wyspę, tylko chyba z drugiej strony jestem. Jak z drugiej strony? Którędy? No, w sensie od strony tej bramy teraz zaraz będę, bo ja już jestem na wyspie, tylko nie miałem łączności, więc no. Dobra, to słuchaj, masz ze sobą karabin snajperski? Mam. Musisz odciąć całą bramę i wejść z drugiej strony, wiesz? Ja jestem na tyle, jest ze mną LG. On chyba poszedł zająć też pozycję snajperską, zaraz będzie na radiu. Ja już jestem w środku, zaczynam zmierzać do willi szukać generałów. Więc no, w kontakt. Rozumiem, okej. Okay. Widzimy się tam przy willi, jak zeszadę wejść. Dobra. Dobra, widzowie, idziemy. Na razie czysto tutaj jest. Musimy szukać generałów i znaleźć sposób, żeby ich ten... Najlepszą... O, coś tutaj szedł. Najlepszym sposobem na załatwienie generałów jest wbicie noża. Nie mamy broni, która przebija pancerz, więc musimy wykorzystać każdą sytuację, żeby się ich pozbyć. Tutaj widziałem, jak ktoś szedł, ale... Na razie jest cicho, spokój. Jednak od boku, tu bardziej clean jest. Okej, dobra. Słuchaj, ja jestem zaraz pod główną willą. Dziwnie, nie ma obstawy na razie, nigdzie nie widzę. Kroki. Tylko jak informacje o tym? O stanie ochrony willi? Ja tu nie mam żadnych ochroniarzy. To jest normalne? Główna brama, tak to oni są na terenie willi wokół murów gdzieś poczajeni. Dobra, bo nikogo nie widzę, idę dalej. W
Tyka, co w środku? Włączyłeś kamery? I no powiedzmy, że jest mała awaria. Dobra, już się przestraszyłem, bo jeden na mnie patrzy. Dobra, szukamy generałów. Słuchajcie widzowie, przygotowałem się do czegoś. Ten karabin może za bardzo wystawać. Mam coś specjalnego. PDW mamy. Tina nam ogarnęła. Sprzęcior. Jeszcze z niego nie strzelałem, ale może być konkretny. Zobaczymy, jak się sprawuje. O, dwójka ludzi pana. Rekin, czy widzisz dwójkę, która zmierza do bramy? Czekaj. Dobra, gdzieś poszli widzowie. Musimy szukać. Takie to jest polowanie na razie. O, tu idzie kolejnych dwóch. Dobra. Cholera, na widoku jest. Widzę ochronę. Widzisz jakichś generałów? Podobno być tu trzech, czterech, pięciu, nie wiem. O, mam jednego. Dobra, idę za nim. Dobra, leży widzowie. To kontrolowane strzały były moje. Trzech nie żyje plus jeden generał. Mój też, u mnie. To wy chyba tłumiki macie, co? Tak, tak. To dobrze, bo na bramie nic nie było słychać. Jesteś przy bramie, tu przy willi. Dalej od willi. Dobra, bo jeden generał nie żyje. I trzech tutaj ludzi. Łatwo poszło te pierwsze. Szukamy dalej, Rekin. Rozgląda się. Trzeba powoli zmierzyć do głównego budynku tutaj na willi. Spotkajmy się pod nim, pod tym klockiem. Może tam piętro przeczyścimy, co? Rekin. Dobra, okej. Okay. Dobra, no. Dobra, kolejny widzowie. Widzę generał na budynku na górze. Na głównym, co nie? Słyszę jakieś strzały? To ja. Dobra, okej. Okay. Mam trupy, jestem koło nich. Przechodzę. To ty się skradasz? Obok fontanny? Ta. Dobra, ja idę tu. Dobra, tam jesteś. Dobrze cię widzieć. Chodź. Na górze jest jeden, będzie ciężko się go pozbyć. Ale musimy dać radę. Będzie trzeba odwrócić jego uwagę, wtedy drugi zaatakuje go od pleców, okej? Okej. Trzeba dostać się na góry. Ochroniarze dwa, uwaga. Leżą? Generał. Cii. Dobra, to jest szansa. Odbij mój drugi. Upewnij się, że nie żyje. Wtyka, drugi leży. Dwóch generałów jest martwych. Idziemy sprawdzić górę budynku. To się nie spęci i mnie nie zabić. Tak na razie idzie jak po masze. Kto by myślał, że my tych generałów będziemy eliminować? Chodź, Rekin. Tu jest wejście chyba, nie? Człowiek. Kolejne piętro. Coś to zaparkowałem przed samą willą, więc jakbyście mieli awarię, to jestem. Okej, dobra. Chodź. Hukowej, bo to są drzwi. Hukowy? Czy za górę? Chroniasz przed willą. Dobra, okej. Okay. Wchodzimy tu. Wchodzimy do starego pomieszczenia, ale robią. Ej, ps. Dobra, podziemia sprawdzamy. Wchodzimy. Sprawdzamy podziemia. Dawaj szybko, chodź. Tam je doszedł, widziałeś? Ta. Tam też jest w tym prawym tunelu. Gdzie? Tam. Tak? Dobra, posyłamy hukowe, co? Jesteś gotowy? Ja rzucam na prawo, ty tam przed nas. Kolejny, tam są dwóch. Może idzie. Skąd? Rekin, szybko, bo tutaj nie stoi, ale czego zabić, na lewo jest. A co jest? Lecy. Dobry strzał, Rekin. Dobra, tu jest wyjście na zewnątrz, piwnica jest czysta, bo słychać nas? Jakbym się uparł, to mógłbym powiedzieć, że tak. Dobra, okej. Okay. Tu na radio nic nie gadają podejrzanego? Nie, na razie spokój. Aczkolwiek dziwią się, jeden że ktoś? Nie meldują. Kurde. Trafiliśmy, nie? No, dobra. Fajny. Tłumiki dużo dają. Tak. Tam na wprost był jeszcze jeden. O! Strzał! To nie my! Oho! Widzę. A! O cholera! Prawie bym do ciebie strzelił. Kolejny! Z fikołkiem. Od mojej strony idzie żołnierz. Gdzie od twojej? Dwóch.
Jeden tuż za mną będzie. Zależy. No, dwóch jest. Ty, dobra, ja bym strzelił do... Jak to wygląda? Wtyka? Beznadziejnie, zaczynają się schodzić. Chyba zaraz będzie uruchomiony alarm. Rekin, szybko! Dobijajmy ich szybko, gdzie są? Leży ten na dachu? Pod. Rekin tam na balkonie, leży. Wtyka jak? Jest alarm, czy nie ma? Halo, kontakt, tak. Właśnie poszedł alarm. Jest flara. Co robimy? Co to oznacza ten alarm? Kto go zobaczy? Wszyscy. Ja pierdzielę, no dobra. Ale chyba wszyscy generałowie leżą, co nie? Poza mną tak. Dobra, wtyka. Zbieraj całą armię pana na lotnisko. My w tym czasie przyjmiemy checkpointy nasze i przetrzymaj ich tak, żebyśmy mogli ich zaatakować w jednym miejscu, dobra? Dobra, teraz ja mam dowodzenie nad całą wyspą. Dobra, idealnie. Rekin, nie strzelaj stary do wszystkiego, co się rusza, bo jeszcze sam się postrzelisz. I dawaj, idziemy do tych, do rebeliantów, chodź. Widzowie, jak na razie opanowaliśmy willę, dwóch, trzech generałów zostało zneutralizowanych, więc bardzo dobrze. Wtyka teraz zagra swoje skrzypce i przeciągnie tych wszystkich ludzi na lotnisko. Alarm poszedł, trochę nie po naszej myśli, ale jeszcze jest szansa, żeby to wszystko zrobić. Cholera, jak się wychodzi z tej zasranej willi. Potem chcesz wyjść, czy co? Wtyka, gdzie ty wyjście? Chodźcie, brama jest na froncie. Wtyka idzie ogarnąć, a my akurat zdobędziemy już te osady obok. Już leci informacja dla rebeliantów, czyli że zaczynamy główną scenę. Jakiś pojazd tu jest? Wiesz co? Właśnie mi podwalili Nightsharka. Dobra, my sobie ogarniemy. Ty jedź szybko na tą, na lotnisko i przegrupuj ich, co nie? My wyczyścimy wioski. Chodź, Rekin. To ten twój helikopter. Gdzie? Tam, gdzie zostawiliście. Tu są dwa jeepy, jak chcesz. Dobra, gdzie są dokładnie? Idźcie tą kostką. Tu jest kostka. Zostawiam wam jednego. Dobra, dzięki, jedź szybko. Jeżdż jeep, dobra. Zahaczamy pierwszą wioskę, czyścimy je. Ale to jest w ogóle plot twist, widzowie, że my już kiedyś też atakowaliśmy Kajo. Jeszcze jak tu byle robiła, teraz przejmujemy dla nas. Już nie dla jakichś innych tych, tylko to będzie nasza siedziba, jak dobrze wszystko pójdzie. Dobra, jedziemy do pierwszej wioski. Pojedziemy na to na prawo. Tam je przegrupujemy, odetniemy tą na lewo. Oni są poinformowani. Trzeba im tylko przesłać kod. Zacznij się. Ale się jaram, widzowie. Od tego zależy przyszłość, czy będziemy mieć miejsce, w którym będziemy mogli zarządzać ataki na pana O, czy jednak będziemy znowu nękani w samym Los Santos. Zaczęło się. Te wieże puste tutaj. Dobra, wjeżdżamy do miasta. Gotowy? Gotowy, no. To nasi już powinni działać. No wjeżdżamy, czy jeszcze nie wie, co się dzieje. Dobrze, o to chodzi. Jeśli coś dymi, a nie, to kominy. Dobra, nieważne. Dobra, dawaj. Szukaj naszych. Dobra, sprawdźmy to tutaj. Dawaj. Rekin, sprawdźmy to. Podejrzane, wszyscy tu mieli być, mieli zająć wioskę, a tu nikogo nie ma. Coś jest nie tak, może... Wtyka, wy nie macie tu tych z wyspy nikogo? Ich praktycznie mamy na lotnisku teraz. O cholera. Na pomieszczenie. Dobra. To my, dobra, już. Gdzie jesteście? Gdzie wy wszyscy jesteście, do cholery? Macie ich? Co się stało? Czemu wioska jest pusta? No tiendo de que estas. Ktoś mi przetłumaczy? Wszystkie zapasy nam znaleźli nas. Dobra, ci co byli w wiosce są pojmani? Przejęliśmy kontrolę czy nie? Pokonaliśmy ich. Gdzie? Dobra, przegrupujcie się, bierzcie ludzi, będziemy uderzać na lotnisko. Rekin, chodź. Wporowali do tego. Czyli coś się dzieje, byli trochę przygotowani. Wtyka, mamy kilku ludzi. Będziemy zaraz się przemieszczać. Nie osłonię ze snajperki, widzę. O, ten, maska dawaj do nas. Jestem ze snajperki, jestem daleko. Osłaniam nas. Dobra, potrzebujemy cię tu zaraz. O, patrzcie się, widzowie, tutaj są, rzeczywiście, są tu wyeliminowani ludzie pana jacyś. Dobra, dobra robota. My zajmiemy się tutaj checkpointem, poczekajcie nasze kolejne ruchy, okej? Okay? Za chwilę wszyscy ruszymy. Dobra. Rekin, dawaj, idziemy tutaj zająć checkpoint, chodź. Dobra. Dobra, widzowie, kontynuujemy nasze uderzenie. Wioski są oczyszczone z ludzi pana, z tego co widzimy. Tutaj zaraz będzie checkpoint, musimy uważać. Może ich tu być sporo, czy nie? Patrz, uwaga, to coś na prawo. Co to jest za wóz, stary? Co to jest? Wow, to się nam może przydać. Chodź, to czas importować łodzią. Czekaj, podejdziemy bliżej. Ale sprzęt to jest, widzę. Co to za samochody?
Nie wiem, pierwszy raz takie coś widzę. Czy mogę spróbować innego zajumać? Nie, nie, spokojnie. Będą nasze. Teraz potrzebujemy się skupić, Logan. Rekin, zajmij wieżę. Dasz radę? Dam, no. Gdzie są ci ludzie? Mówię co, Logan, ja przyjmuję wieżę. Coś za pusto. Są, widzę. Ktoś chodzi za płotem. Przejąłeś wieżę? Gdzie? Tam przy bramie, jesteśmy przy bramie. Gdzie muszę kogoś ściągnąć? Poczekaj, musimy się rozeznać, czy więcej osób jest za bramą. Chwila, widzę, jest ich trochę. A jest jakiś taki... Jest może jakiś taki, który mogę bez problemu go ściągnąć? Słuchaj, no musimy to jakoś zrobić, bo... Ja go mogę ściągnąć teraz, w tym momencie. Ja jestem na tej górce, jakby z drugiej strony tego czegoś. Czekaj, ty obserwuj tam z góry. O, widzę, dwóch idzie. Jeden, dobra, czekaj, wchodzi tu. Wpuśćmy go. Warstwami idą. Widzę, dobra. Jeden celuje gdzieś. Mogę go ściągnąć w każdej sekundzie. To wy już tu strzelacie? Nie, to jeszcze nie. Kolejny podchodzi. Ściągnąć go? Tego przed tobą? Nie, czekaj, tego na bramie. Jak dojdzie do bramy, możesz ściągnąć, ja zdejmę tego na prawo. Auto jakieś podjechało dziwne. Czekaj, auto jedzie, auto, czekaj, Nightshark, stop. Ja tak świeci. Jedzie dalej, Nightshark, jedzie dalej. Cholera, dobra. Zdejmujemy go. Zdejmij jednego, ja zdejmę drugiego. Którego? Do którego dasz radę? Tego przed tobą jestem w stanie. Ej, stop! Na skałach za tobą, Rekin, to ty na skałach, czy kto? Nie, to ja jestem na skałach. Dobra, widzę cię. Gdzie jest ten drugi? Gdzie poszedł ten drugi? Dobra, widzę go. Powiedz kiedy. Wal. Walę. Tego tym najczarniej... Na wieżę mi... Jak wy to dopilnowaliście? Najczarka no trzeba zdjąć, trzeba się zdjąć na najczarkiem, co tam pojechał. Jeden jest z koło tych trzech najczarków. Chodź na moją główkę. Pilnuj, Rekin, dawaj do mnie. Przetestujemy to auto, widzowie. Rekin, dawaj. A gdzie jesteś? W tym samochodzie. Ktoś wie, jak się go używa? Znaczy nie, te samochody wyglądają jak 100 lat do przodu. Dobra, ten przydadzą się te auta. Dobra, chodźmy. Trzeba ten checkpoint dobić. Zostawcie jak najwięcej pojazdów się da, nie detonujcie nic na razie. Uwaga, przebijamy się. Logan, obserwuj nas. Jeden najczarp, to jest, że? Stary, ja plecy miałem na tej wieży. Kubi na wieży. Dobra, skup się teraz tutaj, a nie na przyszłości. Podchodzimy, Logan, widzisz nas? Podchodzimy, widzisz nas? Od której strony? Plecy. Plecy, jeden samochód. Dwa samochody. Nisko. Pa. Jakby zajął tą wieżę, to bym miał lepszy widok. Dobra. Dajcie znać tym, że mamy checkpoint, że mogą się powoli przemieszczać tutaj. Kierujemy się na lotnisko. Zabij kierowcę tego najczarka. Trafisz? Czekaj, jak stanie, to trafię. Dobra, nie żyje, zabiję go. Dobra, niech latynosi już przychodzą checkpoint, droga wolna. Dobra, ej. Wow! No. Ten. Dobra, oni biegną. Rozproszę cię wokół lotniska, za chwilę robimy główne uderzenie. Dobra. Wtyka! Zgłaszam. Słuchaj, otaczamy lotnisko. Za chwilę tam będziemy. Przygotuj się na mocne wrażenia. Rozstawiałem ładunki wybuchowe, jakby coś poszło nie tak. Nie pozwalaj... I żeby już robili patrole. My załatwiliśmy wszystkich, którzy byli po drugiej stronie wyspy. Powiedz, że coś jest nie tak, że mają się teraz przygrupować, że zaraz robicie wymarsz. My się już ustawiamy w okolicach. Dobra, moi są gotowi. Dobra, czekaj na znak. Schodzę z wieży, bo za daleko się nic nie widzę. Dobra, widzowie, zaraz zaczynamy. Słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby ucierpiało jak najmniej sprzętu. Czy to jest zrozumiałe? Jak najmniej sprzętu. Wtykam. My będziemy atakować od północy lotniska, flankami również. Będziemy was spychać na koniec lotniska. Najważniejsze jest to, żeby twoi ludzie dali się zepchnąć, okej? Okay? Spróbuj tak skoordynować tą obronę i te działania, żeby oni rzeczywiście zostali zepchnięci. Dobra, luz. My wtedy przejmiemy wszystkie zawartości. Wszystko wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby przejąć całe Cayo Perico. To wiesz, że koło was jest czysto? U nas jest czysto. Logan, dawaj do nas.
Dobra, biegnę. Rozumiem, że reszta ekipy jest rozstawiona na flankach, tak? No poprowadzimy główne uderzenie. Dobra, słuchajcie. Na mój znak zaczniemy atakować. Trzeba szybko eliminować, celować w generałów tam nie ma, ale trzeba wyeliminować całą piechotę Panao. Teraz tak, jak będziecie uderzać sprzętem, broń Boże, nie walcie po pojazdach. Potrzebujemy tych samolotów, potrzebujemy tych helikopterów, potrzebujemy jak najwięcej sprzętu do obrony tej wyspy, rozumiecie? Si. No, hablo americano, si. Dobra, gitara. Dobra, widzowie. Przymierzamy się do mam ataku. Mam być snajperką przy was? Nie, teraz już musisz z nami. Musimy w zwarciu się wszyscy razem dobrze trzymać. Podążajcie za mną. Na mój znak strzelamy. Nikt nie oddaje strzału beze mnie. Powiedzcie samochodom, żeby wjechali na mój znak. Niech rozstawią się samochodami, jeszcze nie wjeżdżają. Na początku uderzamy my, potem uderza cała wyspa. Dobra, widzowie. Patrzcie się. Jesteśmy już blisko. O cholera, ile tego tu jest. Rekin. Rekin logo za mną. Chodźcie wódku. Dobra, zobaczmy co tu jest, widzowie. Dobra, zobaczmy. Są tu najczarki mercenery. Jest jeden Titan, drugi są dwa Titany chyba. Musimy ich wszystkich zepchać. Czy ja słyszę minigunę? Tyka, czy ty jesteś gotowy? No ba. Dobra, to ja zdejmę tłumik. Zdejmijcie tłumiki, żeby zrobić jak największy szum, żeby ich zdezorientować. Dobra, gotowi panowie? Teraz gotowi, albo na dachu jestem. Teraz albo nigdy, uwaga. Wrzucamy granaty dymne i hukowe. Razem z nimi rozpoczynamy atak. Uwaga, rzucajcie. Lecą hukowe. Dobra, zaczynamy. Samochody wjeżdżają. Po mnie nie walczy. Jazda, atakować. Rozwalić ich wszystkich. Nakazuję swoim powoli się wycofywać do hangaru. Rzucę smoki dalej. Dobra, już atakować, zabijać ich. Jeden na plecy nabiegnie. Niech ktoś go dorwie. Moi się do hangaru wycofali, są przygwożdżeni. Dobra, dobra, przygwożdżać, nie przestawać atakować. Unikać detonacji, potrzebujemy tych pojazdów. Zostawcie mercenery, spróbujcie ich nie obijać. Zabijajcie tylko strzelców. Zadymcie go. Pomóc wam z tym hangarem? Zadymcie go na razie. Dobra. Rozstawcie się wokół hangaru. Dobra, ja tam wejdę, poczyszczę to jak chcesz. Dobra, Tyka, wejdź. Poczekajcie, niech Tyka wykona zadanie. Tyka, wchodzisz? A, moja głowa! Co się dzieje? A, daj mi chwilę, cholera. Dobra, wchodzimy tam. Jestem na dachu. Mam okno, jest odsłonione. Dobra, wchodzę z wami. Idę wszystko, oni mnie nie wiedzą. Dobić ich wszystkich. Tyka, dobra robota. Gdzie są jeszcze? Na końcu pasa, mieli zablokować start, proszę czego. Ona. Dobra, brać pojazdy, wsiadamy do pojazdów, atakujemy ich. Rekin, wsiadaj mi tutaj do mercenera, wsiadam na działko. Dobra. Dobra, zabawimy się, widzowie. Dobra, uwaga, uderzamy w nich. Jazda na koniec pasu startowego. Dobijamy ich. Jedź. Nie walcie po samolocie, przyda nam się. Prawo. O, przed nami jazda. Coś jeszcze? Są jeszcze po krzakach. Ktoś jeszcze? Biegnie chyba przed nami ktoś. Wiesz co, nikt mi nawet już nie zgłasza na radiu, podejrzewam, że to już wszyscy. Dobra, niech ludzie z Kaja się porozglądają jeszcze, poszukają niedobitków. My się spotykamy przy hangarze, jazda. Dobra robota, Rekin. Jedź. Jak ten gość zaraz nie przestanie strzelać, tego zastrzelę. Dobra. Panie, panowie, wygląda na to, że Kajo Perico zostało nasze. Co, ciebie nie ma żadnych informacji, że ktoś żyje, nie? Nope. Słuchaj, weźmiesz sobie tego buzzarda. My mamy tutaj jednego tego. O, uzbrojony jest idealnie. Weź buzzarda i wróć do Human Labsa i zdaj raport. Jak coś powiedz, że walczyłem i zostałem też tutaj ranny. Dobra.
No, że ja wracam jakimś statkiem, okej? Okay? Odciągnij ode mnie to jak najdalej się da. Dobra, spoko, coś wymyślę. Dobra, a my co? Gratulacje, udało się. Kajo Periko znowu jest wasze, ale to nie koniec naszych problemów. Teraz tak. Jesteś ranny? Kolega chyba na lewo. Tak, tak. Dobra, Mostaza, załóż sobie do miejsca. Dziękuję. Panowie, co teraz trzeba zrobić? Tam, przy checkpoincie, były jakieś systemy przeciwlotnicze. Trzeba je teraz porozstawiać tutaj, najlepiej na plaży gdzieś, na brzegach tutaj całego Cayo Perico. Na pewno będzie kontrofensywa na tą wyspę. To jest zbyt ważny hub, żeby został przerwany, dlatego będzie tu kontruderzenie. Mamy nie wiem ile czasu, myślę, że dzień, dwa maksymalnie, także trzeba zaangażować teraz wszystkich mieszkańców i rozstawić tutaj wielką obronę. Czy to jest zrozumiałe? Tak. Także zbierajcie się, przestawiajcie plus, wyślijcie ludzi do rozładunku tych samolotów. W tych samolotach trzeba je opróżnić i wszystko zawieźć do podziemi, które są w Widli. Tam będziemy mieć swój główny magazyn, stamtąd będziemy czerpać, bo inne mogą zostać zaatakowane. Plus tutaj można trochę rzeczy zostawić, amunicji tego i tym podobne, ok? Rozumiemy się? Si. Dobra, idealnie. W takim razie do roboty. Poświętujemy, jak obronimy tą wyspę. Idealnie, panowie. Dobra robota. Udało się. Czuję, że kontratak będzie mocniejszy. Bo na pewno będzie. Teraz musimy zarobić sporo kasy. Samoloty transportowe Titany są nam niepotrzebne. Więc przydałoby się coś z nimi zrobić, bo na pewno one to nie będą miały długiej żywotności i zostaną zestrzelone. Przydałoby się zobaczyć, czy nie ma jakichś ofert gdzieś tam głębiej. Zagadajcie z hakerem naszym, czy byłby w stanie załatwić jakichś kupców i w trybie natychmiastowym za małą marżę sprzedać wszystkie te samoloty, które tu są. Czyli dwa Titany nam zostały, jak zostaną rozładowane. Zarobimy trochę kasy, to się przyda jako zabezpieczenie. Mamy trochę samochodów, mamy trochę rzeczy. Ktoś do mnie napisał jeszcze. Serrano wpadł w szał. Po wszystkim się dowiedział. Myślę, że jestem ranny na razie, więc mam trochę czasu, żeby się zorganizować tutaj z obroną. Co mówisz? Kto napisał? No i wtyka. No, czekajcie, powiem na radio tych wszystkich. Mam nadzieję, że mu nic nie zrobi. Że nie obroni wyspy. Nie, raczej nie, no co ty. On myśli, że jest jego marionetką. Ciebie jeszcze ostrzelić, nie? No. Trzeba wykorzystać ten helikopter, co tutaj jest. To jest chyba nasz jedyny, najlepszy do obrony, nie? Sprawdźmy, rekin, czy on się nadaje w ogóle do lotu. Mamy tu widzowie anihilatora załadowanego. Trochę sprzętu nam tu zostawili. Wow, są namierzające. Jak powinien kierować? Jak to on jest lotnikiem? Poczekaj, do przodu usiądę. Nie, znacie moich umiejętności nowych. Wsiadaj. O kurde. Zrobimy patrol jeszcze wokół wyspy, uwaga. Ale to jest maszyna, widzę. Ma działkę? No właśnie, chyba ma. Sprawdźmy. To są rakiety chyba nawet w nich. Pochwal się działkami. Oho. A coś mocniejszego? Czy tylko to? Dobre to jest, ale nie strzelajmy w pobliżu tego. Radary ma popsute, nie namierza w odpowiedni sposób. Jak to? A to się naprawi chwilę. A no, w sumie nie namierza, widzę. Tylko boli mnie to, że te najtrzalki wszystkie są do wyrzucenia. No trudne. Dobre, dobrze to lata, mamy to. Strasznie chaotycznie latasz. Strasznie to szybko lata. Po. Pa. No coś nie wyszło. Co? Co nie wyszło? Druga próba lądowania. Gdzie, na autach? O, gładko, oła. Gładko. Oła. Dobra, mamy to. Słuchajcie, skoro mamy to za sobą, to ja wracam do miasta. Wy zostajecie i rozstawiacie całą obronę tutaj, okej? Okay? Dawajcie mi znaka, gdyby coś zaszło za daleko. Ja do tego czasu muszę być jeszcze w mieście, póki panu nie wyda za mną jakiegoś listu gończego, muszę pozałatwiać kilka spraw, okej? Okay? Liczę lepiej, na was. Mnie tu nie było, wiesz o tym? Co? Wiesz, że lepiej, gdyby mnie tu nie było. Właśnie ty lepiej, jakbyś tutaj już został. No nie. Dlaczego nie? No jak panu się dowie, że to ja? Wiesz, no to jeszcze lepiej, żeby właśnie był tutaj, niż gdy dowie się, że jesteś na wyspie. Pomyśl, rusz główką. Tylko co ze mną też, nie? No co panowie, wypowiadamy mu wojnę, czyli już wszyscy będziemy toczyć walkę, to już nieważne gdzie będziemy. Ty tylko... jedziesz? Nie wiem, zaraz sobie coś ogarnę. Ogarnijcie tych ludzi tutaj. I zostawiasz ogarnijcie... na ten helikopter fajny? Tak, ogarnijcie obronę, no. Okej? Okay? Dobra, okej. Okay. No. Chodźcie pobawić. Dobra widzowie, ja też się muszę dostać. Muszę się dostać teraz na naszą wyspę, ale jakoś sobie poradzę. W sumie możecie mnie zaraz rzucić. Dobra. Jadę się ogarnąć. Także widzowie, Cayo Perico jest nasze. Jak tam panowie? Ale nie, fajnie się tutaj, lata tym. Tutaj musicie mnie rzucić. Uwaga, musicie jakoś wylądować tutaj, rekin. Na ludzie, to jest dużo, widzę, no, dużo miejsca tu jest. Wolnie prędkość. Serio, musicie ogarnąć Cayo. Teraz na pewno będą szykować coś grubszego, więc zorganizujcie tych chłopaków, dopóki mnie nie będzie, okej? Okay? Dacie radę? Ja sobie może jakoś poradzę, nie? Dacie radę. Nie będzie to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Dobra,
Powodzenia. Dzwońcie do mnie. Dobra, siano. Bądź na linii po prostu. Tak jest. No właśnie, w tej kadrze jak tam? Chyba go nie ma na linii już. Widzowie, chłopaki polecieli, a my zaczynamy działać. Mamy mało czasu. QuickJay chciał się ze mną spotkać, a też QuickJay, ja muszę przewieźć teraz całą naszą ekipę, muszę przewieźć w ogóle na wyspę. Muszę lekarza, wszystkich, przeniesiemy nasze działania na Kajo i tam się będziemy bronić, bo jeżeli wyjdzie, że ja maczałem w tym swoje palce, to teraz będę pierwszym na liście pana, więc mamy trochę czasu, żeby... O Jezu, Rax do mnie dzwoni. Halo? No cześć, słuchaj, mam takie... Pytanko w sumie, chciałem się spotkać. Mogę się spotkać, no gdzie jesteś? Parking przy kasynie podjedź. Dobra, jadę, hej. Dobra, jeszcze raz, widzowie, warto by mu powiedzieć, co się stało i musi wiedzieć, że idę na wojnę z panem Onie. Te najczarki, co tak stoją, to mamy tak zostać, czy gdzieś chowamy? Pochowajcie tak, żebyśmy ich dużo nie stracili. One się przydadzą, jeżeli będzie jakaś ofensywa na nas i piechota zejdzie, to będziemy mieć pojazdy, w które będziemy mogli się schronić w razie W. Także dbajcie o ten sprzęt. Bo dzięki niemu może przetrwamy walkę o Kajo Periko. To się dopiero zaczyna. Teraz poszło łatwo, bo nie byli na to gotowi. Bo razem z Tyką zdjęliśmy ochronę. Ale to, co nadejdzie, to będzie grube. Musimy być na to gotowi. I taka jest prawda, widzowie. Wiesz, że one mają GPS-y? No i co? No to je zdejmijcie. Sprowadzimy hakera. No tak się, to jest wszystko prawda, widzowie. Gdyby nie ja i Wtyka, którzy namocili teraz w obronie tej wyspy, to by nie było takie łatwe. Także mega sobie ułatwiliśmy całą robotę. Ale dziwnie się czuję, nie? Bo wiadomo, że tam jako bractwo zadaliwaliśmy ciosy, ale teraz widzowie poszliśmy na wojnę totalną, nie? Nie wiem, czy jesteśmy gotowi, ale już po prostu nie ma czasu. Za dużo złych rzeczy się dzieje, musimy korzystać z okazji. O, tam jest, dobra, idę do niego. Ciekawe, o czym chce ze mną pogadać. Jak tam? No, cześć, w porządku. Jak tam u ciebie, co? Żyjesz? Tak, właśnie chciałem ci coś powiedzieć. No, słucham cię. Przejęliśmy Kajo Periko. To wy? Mhm. Kurde. Jakby ci to powiedzieć. Głośno. Jutro albo pojutrze, albo nawet dzisiaj jeszcze zobaczymy, jak się potoczy. Oficjalnie wypowiadam wojnę o. No, odważnie powiem ci. Odważnie. No, nie ma już więcej czasu, to chyba nadszedł ten moment, jest odpowiedni. No, uważasz, że to jest na pewno dobry pomysł? A kiedy nie będzie? Miasto się jest w jakiejś rozsypce, dużo się dzieje. O, nie ma takich sił, jak miał kiedyś. Widzę, jak reaguje na pewne działania. Mam ludzi, którzy wewnętrznie go też osłabiają. Dzięki nim zdobyliśmy teraz Kajo bez większego oporu. Musimy je obronić. Zginęła jego prawa ręka, została zastrzelona. Babka, która zajmowała się laboratorium, na moich oczach została zastrzelona. A to nie była prawa ręka. To kto jest? To była jakaś babka na wysyłki, autentycznie. Aha. Z tego co wiem, gadałem z jednym generałem kiedyś. Znaczy, no, to jest mój stary znajomy, ale niestety troszkę mu odwaliło. I przeszedł na jego stronę. Trzech tak, generałów nie żyje. No, bardzo dobrze. Być może mi kumpla zabijesz. Musimy się gniewać troszkę, ale trudno. Słuchaj, bo on mi kiedyś mówił, że ta babka jest wysyłana na najbardziej ryzykowne roboty. W sensie, on jej w ogóle nie szanował. Całkowicie. Wysyłał ją tylko tam, żeby nie wiem, żeby może zginęła w końcu. Nie była mu potrzebna. Powiedz mi jeszcze... No? Kurczę, nie uważasz, że to jest zły pomysł? Walka z nim? No... Uważam, że to jest chyba najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Tyle czasu się do tego zbierałem, tyle przygotowań, tyle wszystkiego. Widzisz, co się dzieje w mieście? No widzę, co się dzieje, no ale co mam poradzić? Jakby w końcu puszczę jakiś reżim, tak? Czy ja wiem, czy reżim, kurczę. Jakby powiem ci, że pod wpływem waszych działań może się stać coś naprawdę złego. Słuchaj. Uwierz mi, że on nie jest jedynym walczącym o to miasto. No jasne, no. Nie daj się... jeszcze nie znasz, aczkolwiek słaby było, jakbyś poznał. Damy sobie rady. Chodzi o to, że już tyle osób ucierpiało przez niego, że tak daleko zaszliśmy, tyle zrobiliśmy, że już nie możemy się wycofać. Teraz to oznacza walkę na śmierć i życie. Znaczy ja to widzę, tylko ty masz mu tu zamiar pójść powiedzieć w cztery oczy? Jaki ten samolot jest uszkodzony, ma uszkodzone silniki. Weźcie, schodzę z częstotliwości na chwilę. Okej. Okay. Wybacz, gadają. No słuchaj, wiem, że lubi wyzwania, ja też je lubię. I wiem, że w jakiś sposób mnie szanuje. I chyba wie, że od dłuższego czasu po prostu byłem bardzo nieufny i wiele krzywdy mi wyrządził. Mam takie przeczucie, że przyjmie moją ofertę walki. Chcę mu obwieścić, że Kajo Periko jest moje. Zabiorę oczywiście wszystkich swoich najbliższych z Los Santos i ich tam schowam. Ale... Zanim cokolwiek mu powiesz, to zrób to teraz. Tak, już myślę, to robię. Że szybko dojdzie, kto to zrobi. Jestem w trakcie. Skoro ciebie nie ma na wyspie, albo na nią atak. Ja, niby oficjalnie jestem ranny.
przy bronieniu wyspy, jak na razie. Znaczy, no wiesz, aktualnie pewnie na nią leci, albo ma w planach zaraz się tam wybrać, więc jeżeli cię tam nie będzie, to od razu wszystkie podejrzenia pójdą na ciebie. Właśnie też jestem tego świadomy i podejmuję kroki. Najlepiej przenieść znajomych teraz i czekaj na kontratak, bo możesz mieć ciężko. W najbardziej niespodziewanym momencie. No i tak to będzie wyglądać. Mam jeszcze do rozstrzygnięcia jedną sprawę w mieście, ale ten... A ty? Jedziesz z nami? Ja. Gdzie? Na Kajo. Na Kajo? Nie, nie chcę. Ja nie jestem jakoś przychylny temu pomysłowi. Czyli co, zostajesz po jego stronie? Nie zostaję po jego stronie, jestem bezstronny. Póki nie wiadomo, co się teraz stanie, bo troszkę pewnie psujecie mu plany. Znaczy to z jednej strony nie, dobrze, to nie był taki, to nie był taki cel, żeby to zrobić? A teraz, mówię, że z jednej strony teraz to dobrze, zostajesz bezstronny? Boję się o to, co może nadejść, wiesz. Boję się tego, co może kiedyś przyjść, jeżeli zabraknie go, jeżeli zabraknie osoby, albo osób, które będą panować, wiesz. Będziemy my. My przejmiemy miasto i my je ochronimy. Ty, ja, Leonardo, Quicky, Logan, cała nasza ekipa, wszyscy nasi przyjaciele. Stworzymy coś, co obroni to miasto. Pytanie, czy jesteś z nami w tym, czy będziesz osobą, która będzie z boku? Ja się w to, stary, nie chcę mieszać. Działajcie sami ze mnie. Mogę ci pomóc w jakiejś jednorazowej akcji, ale w takie wojny się nie mieszam. Szczerze, wolałbym, żebyś się od tego momentu nie mieszał, skoro podjęłeś taką decyzję. Nie mam zamiaru. No dobra, Rax. W takim razie spotkamy się, kiedy już będzie po wszystkim. Trzymaj się. No, tylko ciekawe, zobaczysz. Czy cztery oczy, czy przy nagrobku. Miasto będzie nasze. Chciałeś powiedzieć twoje. Z dzieciństwa chciałeś takiej władzy. Odkleił się, widzowie. Słuchajcie, Rax oficjalnie opuszcza nasze szeregi, ale nie, że staje się naszym wrogiem, tylko po prostu Rax zostaje w tym, w czym najlepiej się czuje. Czyli po prostu w swoim wyimaginowanym świecie, gdzie nie popiera ani pana, ani innych bojówek. On po prostu będzie obserwował, jak się potoczą losy tego miasta, tej walki, i wtedy sobie dołączy to dogodniejszej strony, albo sobie wyklaruje własną pozycję. Szczerze, no, taka jest jego decyzja, no nie będę go teraz ścigał i go zabijał, czy jakieś takie rzeczy. Mam nadzieję po prostu, że nigdy nie dojdzie do tego, że będziemy zmuszeni skrzyżować broń, ale od tego momentu, widzowie, nie współpracuję już z Raxonem. Cholera. Dziwnie się czuję. No nic, Raxon też dobrze powiedział, że trzeba zatroszczyć się o swoich bliskich. Ja jadę zobaczyć, co z Quick J-em, zanim wyruszymy na Kaju. Cześć, Quicky. Cześć, kiedy przyjedziesz? A gdzie jesteś właśnie? Na forum drive sobie wrzuciłem. Dobra, jadę. Będę tam za moment. Dobra. No, do zobaczenia. W ogóle, widzowie, musimy też troszeczkę teraz wszystko pozmieniać. Musimy wybrać zamiennika lidera familii z Quick J-a. Czyli Quick J będzie musiał teraz opuścić stołek i wyznaczyć jakąś inną osobę, która pod nieobecność Quicka będzie trzymać to wszystko w garści, nie? Jakiś jego zastępca czy coś? Coś w tym stylu. Bo Balasi mają tego ziomka, który z nami współpracuje, ale tutaj też się ktoś przyda, żeby ten gang nie upadł podczas tych walk. Hej, Quicky, jak się czujesz? Lepiej już. To dobrze, udało się, mamy Kajo. Udało się, tak? Tak, tylko nie mamy dużo czasu, bo on może się dowiedzieć, że to była moja wina i wtedy rozgryzie całe bractwo i wszystko. Więc... A co myślisz, że gdzie byłeś wtedy? Wiesz co, niby na razie myśli, że broniłem wyspy i jestem ranny, ale no to dużo czasu nie będzie trwało. Quick J, jest ważna teraz sprawa. Trzeba się spotkać. Ja też mam sprawę jedną. No dobra, to się tylko powiem i załatwimy twoją sprawę. Musisz pomyśleć o osobie, która będzie reprezentacyjnym bossem Families. A ty będziesz musiał ze mną udać się na Kajo, bo tam będziemy bronić wyspy. Dobra, mam jedną osobę na oku już od dłuższego czasu, więc to chyba nie będzie trudno. To będzie dobry moment, żeby ją wprowadzić. Mógłbym ją też poznać, jak już będziemy wylatywać. Dobra. Co mi jest ze sprawy? Pamiętasz Richarda, ojca Franklina? Aha. No to on tam ma tą swoją bimbrownię tam niedaleko Mission Row. No. No i moi ludzie, którzy pilnują tego terenu, zauważyli coś bardzo dziwnego. Co dziwnego? Cytuję. Wjeżdżają tam czarne suwy i znikają za rogiem. Dobra, chodź, sprawdzimy to. Okej, jakaś dziwna akcja się dzieje, widzowie, ale musimy to sprawdzić. Na szczęście jestem nachytany sprzętem, teraz jeżdżę uzbrojony po zęby cały czas, będę gotowy na wszystko. Ale to gdzie? Tam w okolicy jego bimbrowy? Tak.
Dobra, to się śpieszymy. Ja w ogóle, QJ, będę musiał wszystkie auta przechować. Wrzucę je w podziemie, tam w tamtym garażu i nie będę już zajmował. Tak, przegarażuję te auta na ten trudny czas. Szkoda stracić. To zajmę się tym. No. Będzie trzeba tam wszystko pozamykać, pospawać, zrobić tak, pozakładać jakieś ten, żeby nikt tam nie wjechał. Zgromadzimy tam nasze auta, wszystko na czas wyjazdu na Kajo, już je tam zostawimy do końca, dopóki nie ogarniemy miasta. Dobra. Będziemy korzystać teraz z jakichś innych samochodów incognito, pokupujemy jakieś inne, które nie są z nami utożsamiane. Okej. Okay. Tutaj i było? Tutaj mówili, że tutaj niby skręcają i ten pojazd znika. Dobra. Posprawdzajmy to, że tu za rogiem, tak? Tak. Wiesz co, wezmę broń. Patrz, jaką mam zabawkę od Tiny. O kurde, coraz więcej tego sprzętu robi. Aha, tu za rogiem, tak? Tak. Kamera tu jest, uwaga. Dobra, nie ma jej. Ty, to jest zaraz za komisariatem, patrz, tam po drugiej jest... Ej, tu! O no, nie. Jak to kolejna? Ile jest ich jeszcze w tym stanie? Stary, nie wiem, ale... Musimy schować mój samochód i zaczekać. Dobra. Jesteś na siłach, żeby to zrobić? Tak, jestem. Dobra. Widzowie, mamy dziuplę Ghosta i musimy przyszykować na nią pułapkę.